witam, widzenowa kontrola. Czyli targa pan nic lewego z Litwy? Nie, a dlaczego pan pyta? Jestem celnikiem. Ja też. I ja. Przepraszam. Proszę o dokumenty i otworzenie bagaja. Nie jest konieczne. To jest konieczne. Spać. Takie wysokie drzewo. Co my tu mamy? Sobie koksik z Litwy. Będziesz mi mówił, czy nie? Mamy 4-8, żeby coś z niego wyciągnąć, bo później zabiorą go do prokuratury i ch**a to wiemy. Na razie. To co, świeże? Będziesz gadał, czy przychodzimy do konkretu? Nic wam nie powiem. To co, kurwa? Idziemy po TVD, nie? To ja. Więc jak mówisz, czy połączamy ci jajce do ładowarki? I tak nam nic na mnie nie macie. Jesteś tego kurwa pewien? Mówisz czy nie? Dobra, będę mówił. To było tak, że oni mi kazali. Oni? Jacy oni? No, gangsterzy. O, widzisz, jaki fajny chłopak jesteś. A dla kogo latasz? Dla Macia, dla Ulki czy dla Urixa? Czy to ważne? No chyba k***a idę po ten akumulator! Dobra, latam dla Bigosa. Tego, co w marynarach popierdala? Tego samego! No to Marcinek, dajesz tam namiar na niego, to może coś uczniesz z tych 10 lat co udział organizowany. No widzisz, Marcinek, jak chcesz, to potrafisz. To co, jadiemy, Zenuś? Jadę. No k***a, nawet odpoczyć się dadzą.
Tak. Co? Kto? Świeży? Dobra, zapytasz się mnie tam, gdzie zawsze. Informator z psów mi przewinął, że świeży się posypał na psach. Wyjdziemy tego frejera, dojdziemy go teraz tutaj. Nie możemy, bo jedziemy dla kogo lata. Co, odpuścimy mu? No jednak jadą na Melinę, co zobaczysz. Ulka, pojedziesz na zwiat, ściemnisz, że jesteś jego ex i dowiesz się, co im powiedzie. Tego z czym ryja? Ula, miłość nie wybiera. Nie szuka poklasku. Miłości pychy.